Moje drogie kobiety, wiedza przekazywana przez nasze babcie, prababcie, przez nasze mamy na temat relacji damsko-męskich może być bardzo pomocna, ale może być też szkodliwa i być takim utrwalaczem stereotypów, no, szkodzących zarówno mężczyznom, kobietom i w ogóle naszym relacjom i związkom. I dlatego chciałabym Was namówić do tego. Namówić, namawiać właściwie do takiej właściwie regularnej, systematycznej praktyki poznawania tego, co mają do powiedzenia na ten temat psychologowie, psychoterapeuci, naukowcy, którzy po prostu zajmują się tego typu sprawami. A ponieważ żyjemy w czasach, w których mamy bardzo dużo możliwości, mamy praktycznie nieograniczony dostęp do wiedzy poprzez internet, poprzez różnego rodzaju książki i nawet teraz, kiedy szaleje koronawirus, możemy zamówić książkę do domu, no to myślę, że powinniśmy z tego korzystać. I ja przygotowałam dzisiaj książki o mężczyznach dla kobiet. Natomiast to jest tylko moja klasyfikacja, bo te książki fajnie jakby przeczytali również panowie i za chwilę Wam tutaj je wszystkie przedstawię. Po pierwsze, dwie pozycje pana Lwa Starowicza, Zbigniewa Lwa Starowicza, pana profesora. Jedna z nich to jest o mężczyźnie, a druga on pytania intymne. No i te książki w pewien sposób tak naprawdę są do siebie podobne, bo jedna i druga to jest prowadzona w formie rozmowy między Krystyną Romanowską a panem Zbigniewem Starowiczem, panem profesorem. I tutaj pani Krystyna z punktu widzenia kobiety, z perspektywy kobiety zadaje pytania, które dotyczą to męskiej seksualności w książce On pytania intymne, a jeśli chodzi o książkę o mężczyźnie, to również jego zachowań, nie tylko tutaj tej sfery seksualnej. Kolejna rzecz, książka, o której kiedyś już wspominałam, jest to Instrukcja obsługi faceta. I ta książka ma takie jedno zdanie, które Wam przeczytam, które się znajduje na samym końcu i tym zacznę i tym skończę. A brzmi to zdanie w ten sposób. Uwaga, drogie panie, znajdź sobie fajnego chłopa i daj mu żyć. Kurtyna. Idziemy dalej. I ta książka, i tu przy niej może nie chciałabym się jakoś specjalnie mocno zatrzymywać, natomiast tutaj mamy do czynienia z książką o testosteronie, klucz do męskości. I testosteron jest o tyle ważny, że to nie jest hormon ważny tylko dla mężczyzn. On jest również hormonem ważnym dla kobiet. I jakby jest mocno związany na przykład z poziomem libido kobiecym. Czyli jak mamy za mało tego testosteronu, to może się okazać, że libido jest praktycznie zerowe. I drogie panie, ta książka może Wam otworzyć oczy na pewne rzeczy i pokazać, jak działa gospodarka hormonalna mężczyzny, ale nie tylko. Także te pozycje Wam serdecznie, gorąco polecam. Wszystkie znajdziecie w Empiku. Także miłego czytania, miłej lektury i do usłyszenia.